Cześć wszystkim, z tej strony Ram, witam was w kolejnym odcinku Mario i Luigi Dream Team. Oczywiście zaczynamy od tej walki. Zobaczcie, kto tu powstaje. Gigantyczny Luigi. Ależ to będzie epicka walka. Naprawdę, ja do tej pory zatoczyłem tylko dwie takie walki, a już mam chyba 20 godzin gry. Tak więc gra jest naprawdę długa. To jest dopiero pierwsza walka. You dare challenge me? Yes. Luigi, nie bój się. Jest Marian. Kurczę, naprawdę coś fajnego. No okej, okay, tutaj troszeczkę walka inaczej wygląda. Nieważne są levele, ponieważ mamy obydwa mają takie same paski na dole, jak widzicie. I po prostu no, musimy doprowadzić pasek przeciwnika do zera. First jumping. Nie musisz mnie uczyć, ja to wszystko już wiem. Zresztą tu nie ma nic do nauki. Z prostacki. Shall I teach you how to perform jump attack? No. Yes. Tak. Dobrze, jump. Mamy po prostu takie komendy. Great. Oj, za późno. Trzeba było jeszcze raz. Ale to nic, to nic. Jakiś tam damage już zadaliśmy. Walka będzie dosyć długa. Teraz będziemy musieli oczywiście robić uniki. Ja to wszystko rysikiem robię. No i okej. Widzicie to tornado? Będziemy musieli kierować przeciwnika w nie. Wtedy większy damage będzie miał. Będzie obrywał po prostu więcej. Nie. Jezu Chryste. Dreambert. Weź ty się uspokój. Dobra, bierzemy młotek. Excellent. No i właśnie. I ładnie już oberwał, nie powiem. Jak Transformers, nie? Counter with Hammer. Piękny, piękny. Nie, nawet nie spodziewałem się, że ten kurczę mały smyk zmieni się w coś tak potężnego. Chyba młotkiem jest lepiej, powiem wam szczerze, uderzać. No już trochę mu zabraliśmy, jakąś 1/4. I znowu będziemy musieli robić uniki. Dobrze, jest wir tam z tyłu, tak więc robimy znowu to samo, czyli wpieprzymy go w ten wir. Największy chyba damage wtedy jest. Ładnie, połowa już życia mu poszła. A kurczę, latające coś. Dawaj. Raz oberwałem, ale to nie szkodzi. O kurcze. A z tym to się trochę nie spodziewałem, powiem wam. Mogłem to odbić. Szkoda. Ale życia mamy dosyć sporo jeszcze. Okej, okay, tak miało być. Teraz po prostu... Znowu będzie tutorial dotyczący tego, jak mamy się podleczyć. I tutaj zadziała już Mario. Tak, dawaj. Słuchajcie, teraz będziemy musieli... tak naciskać rysikiem, żeby on połykał to.
Właśnie coś takiego. W rytm tego, jak wrzuca Mario. Jak wrzuca Mario tym. Okej, okay, zobaczcie, trochę się podleczyliśmy. Dragon, no. Tylko, że każdy taki atak wykonany przez Mario bardzo go osłabia. Musi iść na krótką drzemkę. I przez tam, nie wiem, jedną albo dwie tury nie możemy go używać. Później on będzie miał oczywiście jakieś inne ataki też. Ale okej, okay. Dobra. Użyjmy oczywiście młotka. Co tym razem on wymyślił? O, schował się pod ziemię. No ale jest już. Okej, okay, okej. Okay. Już jakieś pęknięcia widać na jego ciele. To będzie można odbić. To jest bankowo można to odbić. Tylko za pierwszym razem musieliśmy oberwać, niestety. A właśnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie. Dobrze. Już mało zostało. Naprawdę mało. Dobrze, że ten wir zrobił, bo teraz konkretnie oberwie. O kurczę, cwaniaczek. Jeszcze się schował w tym wirze, ale dobrze. Mario już jest zdrowy, będziemy mogli skorzystać, jeśli... Znaczy nie będę z niego korzystał teraz, bo on ma tylko te chyba leczenie. Ale ładnie, pięknie, pięknie. Ale oczywiście później następnych takich jakby walkach z bossami na pewno z niego będziemy częściej korzystać, przynajmniej przy drugiej walce, to wam od razu mówię. O, pięknie, pięknie, kurczę, to już koniec. Teraz chyba zostanie tylko wykończenie. It's time, the foe is weak and ripe for defeat. Finish this off with the finishing bros. I do góry. Ok, teraz będzie wszystko w Mariana rękach. Ja będę musiał tu sterować tak DS-em, 3DS-em, żeby po prostu nacelować na robota. Muszę sobie tak złapać. Dobra. No, czekajcie. Jest dobrze, tak trzymać. Excellent. No i ekstra. Słuchajcie, walka jest wygrana. Pierwsza taka poważna, taka duża, bo nie są one trudne. Okej, okay, będziemy wracać do rozmiarów. Ja oczywiście wiecie co zaraz, bo teraz będzie przekręcenie obrazu. Ja nie chcę po prostu, wiecie, zrobię taki krótki odcinek, bo z tym przekręcaniem obrazu jest dużo roboty. Nie chcę mi się z tym bawić. Okej. Okay. A, jeszcze on będzie gadał. Dobrze, słuchajcie, zrobimy sobie przerwę w tym miejscu. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek. Na razie, cześć.